ładne, prawda? Kusi, żeby zjeść, aż ślinka leci. Dzień dobry, nazywam się Aldona Fenek, pracuję w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Biologii. Zajmuję się głównie wykorzystaniem roślin jako substancji do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, jak również jako roślin, jako składników biocenoz. Szczególnie miłe mi są drzewa, krzewy i ich smaczne owoce. Chciałabym Wam przybliżyć, tak, w jaki sposób rośliny mogą się właśnie przenosić i czy w ogóle rośliny mogą przebywać jakieś odległości. Jednym z najprostszych sposobów, jakimi rośliny się mogą rozprzestrzeniać, tak, to jest wypuszczanie długich fragmentów łodyg, które mogą od tej rośliny się po prostu oddalić. Zobaczcie, mam tutaj rozłogi truskawki. Na pewno wszyscy znamy truskawki, tak, jemy i wiemy, jak wyglądają owoce. Natomiast jak wyglądają części wegetatywne rośliny. Zobaczcie, mam tutaj jeden tylko tak rozłóg, który od rośliny matecznej wyrasta. Na końcach, tak, tych zakończeń węzłów tak naprawdę wyrasta kilkanaście nawet potomnych roślin. Innym sposobem, żeby też powstał organizm kolejny, tak, i nie potrzeba tutaj kwitnienia, nie potrzeba owoców, są chociażby bulwy różnego rodzaju. Tutaj akurat mamy bulwy ziemniaka, całą roślinę ziemniaka. Mamy bulwę mateczną i bulwy potomne, które powstają tak na końcach takich krótkich pędów podziemnych, tak zwanych stolonów, i na końcach z nich powstają zgrubienia, tak, które po prostu magazynują substancje pokarmowe. My to oczywiście wykorzystujemy przy okazji, tak, zjadamy również te części. Roślina ma to, można powiedzieć, wkalkulowane już, że część tych bulw ulegnie zniszczeniu, że część zostanie zjedzona przez zwierzęta. Ale jak zwierzę weźmie do zjedzenia, to niekoniecznie zawsze zjada na miejscu, część podniesie kawałek dalej, tak, ta część u rośliny upadnie i zacznie rosnąć w kolejną roślinę. Więc też to będzie sukces, tak, tej rośliny. Innym sposobem jest chociażby wypuszczanie na końcach albo w węzłach, tak, tutaj, gdzie są liście umiejscowione. Jak roślina natrafi na korzystny grunt, czyli na podłoże, na którym można wypuścić korzenie i można stworzyć nową roślinę, zaczyna wypuszczać korzenie przybyszowe i powstaje nam nowy fragment, tak, można powiedzieć, przedłużenie rośliny matecznej i powstanie nowej o tym samym składzie genetycznym, tak, rośliny. Niektóre rośliny mają również takie przystosowanie, że na końcach liści, tak, w zachyłkach, tak, liści wytwarzają tak zwane rozmnóżki. Czyli zupełnie taką samą roślinkę, tylko w mikroskopijnej, tak, wielkości, jak roślina mateczna. Te rozmnóżki bardzo często na przykład zaczepią zwierzęta przechodzące, tak, o ten liść, przyczepi się gdzieś, czy też odrzucona zostanie siłą. O, tutaj nawet mi się oderwało taki kawałeczek, malutka rozmnóżka właśnie sobie poleciała. Dzięki temu trafia na przykład na odkrytą glebę, ma szansę się ukorzenić, tak powstaje nam nowa roślina, oczywiście taka sama jak roślina mateczna. Natomiast teraz to, co najczęściej rośliny wykorzystują do tego, żeby się rozprzestrzenić, to rozmnażanie generatywne, tak? Czyli płciowe, które daje możliwość powstania zupełnie nowego organizmu, daje możliwość rozwijania się gatunkowi i też powstawanie nowych gatunków i udoskonalanie gatunku. To rozmnażanie płciowe i wykorzystanie do tego takich elementów jak owoce, nasiona. Jedne owoce są takie suche, a inne owoce są takie mięsiste. Po co to w ogóle rośliny tak wymyśliły sobie? A no tak, żeby wykorzystać tych, którzy chodzą, tak?
tak? Czyli tych, którzy mają możliwość przemieszczania się. Dzięki temu, że mają różne sposoby przystosowania do rozsiewania, to mogą wykorzystywać różne grupy zwierząt. Te mięsiste. Kogo będą wykorzystywały do rozsiewania i dlaczego są? Czerwone, żółte, fioletowe, tak, różowe czy jakieś innego koloru. Te mięsiste. Ładne, prawda? Kusi, żeby zjeść, aż ślinka leci, prawda? Czyli będą nas kusiły, żebyśmy je zjedli. No co się stanie, jak je zjemy? No niekiedy wyrzucamy to, co w środku, prawda? Ale zwierzęta tam najczęściej zjadają wszystko, nie patrzą się na to, czy tam coś w środku, jakaś pestka była, wszystko da się zjeść. No a potem, jak się to zje, odpoczniemy, to trzeba będzie z siebie to, co pozostanie, tak? Czyli co nam się nie przyda do tego, żeby dostarczyło nam energii, pójdziemy do toalety, tak? I z siebie wydalimy. Zwierzęta raczej nie korzystają z toalety, tylko idą gdzieś dalej od tego miejsca, w którym zjadły i tam załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne i wydalają to, co było w środku, czyli nasiona. I o to chodziło roślinie, tak? Czyli o to, żeby wykorzystać inne organizmy do tego, że kuszą je właśnie, wydają energię na to, żeby wyprodukować taki mięsisty, ładny owoc, po to tylko, żeby ktoś wykonał swoją pracę, tak? Czyli w zamian za smaczny pokarm przeniósł nasiona w inne miejsce. Inne na przykład zaopatrują swoje nasiona, zobaczcie, w takie aparaciki lotne, czyli zwiększają im powierzchnię nośną, dzięki temu jak spadają, o, to zobaczcie, że nie spadają jak kamień, tylko sobie lekko szybują, tak? Jak wiatr zawieje, to są w stanie przemieścić się bardzo daleko. Jest to wykorzystanie wiatru do rozsiewania, czyli wiatrosiewność inaczej. My mówimy na to botanicy jeszcze anemochoria, tak? Czyli taki sposób rozsiewania właśnie z wykorzystaniem wiatru. Inne na przykład mają jeszcze te aparaty lotne, jak helikopterki. To mówimy, o, zobaczcie, jak wirują bardzo ładnie te skrzydlaki. I również na wietrze siła nośna jest dużo większa i są w stanie przemieścić się, o, zobaczcie, na znaczne odległości.